Witam bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Chrom Midas. Witam Was w kolejnym unboxingu perfumowym. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo wiem, że niektórzy z Was lubią takie filmy. Ja nie będę ukrywał, że również, bo poznawanie nowych zapachów jest dla mnie czymś fenomenalnym, jest to takie moje hobby. Natomiast kwestia otwierania tego z odpowiednim szacunkiem myślę, że też wielu z Was relaksuje. Także mam nadzieję, że cieszycie się na kolejny unboxing. Usiądźcie wygodnie i zaczynamy. Moi drodzy, dzisiaj przed nami dwie paczuszki: jedna większa, druga mniejsza. Hmm. Jedną odebrałem przed kilkoma chwilami, jest to flakon, niepełny flakon tak naprawdę. Nie wiem, czy te unboxingi uda się zrealizować na jednym filmie. Być może podzielimy to na dwa, bo jak wiecie, oczywiście mam zawsze dużo do powiedzenia, więc może ten w następnym filmie. Natomiast moi drodzy mam tutaj kopertę bąbelkową dosyć małą stosunkowo. Natomiast znajdują się tu fenomenalne zapachy. Jest ich tutaj całkiem, całkiem sporo. Tutaj akurat rozmiar tej koperty jest oczywiście niewielki. Tutaj moja dłoń dla porównania. Natomiast w środku jest tych zapachów co najmniej kilka. Myślę, że tutaj z tego miejsca również ogromne podziękowania należą się dla Kacpra z grupy perfumowej, który doradził mi, który powiedzmy, popisał ze mną, porozmawiał kilka dłuższych chwil. No i dzięki niemu zdecydowałem się jeszcze na kilka fajnych zapachów. Głównym celem był zakup najnowszego Hermesa. Jakiś czas temu wyszedł właśnie odświeżony Ter. Jakaś taka nowsza, najnowsza odsłona. Wobec tego, no, z czystej ciekawości, byłem e, skłonny tego mm, Hermesa wziąć w obroty, kupić. Natomiast e, oprócz tego, miał również bardzo ciekawe zapachy. Louis Vuitton i mówi do mnie: kupuj śmiało, nie będziesz zawiedziony. Wobec tego zaufałem. Mam nadzieję, że mm, faktycznie zapachy trafią w mój gust, dlatego że skład. Eee, wydaje się naprawdę bardzo ciekawy i taki faktycznie w moim stylu. Nie ma co przedłużać. Bierzemy nożyk, oczywiście, przecinamy. Także Kacper, pozdrawiam cię serdecznie. Dzięki za poczuszkę. Eee, tak sobie pomyślałem, że nagram unboxing, dawno nie nagrywałem. To też fajna okazja, by porozmawiać z wami, zamienić kilka słów. Tak to jest tutaj upchnięte. Eee, całkiem fajnie. Mam nadzieję, że tutaj lampy nie przepalają. Może troszeczkę przyciemnie. Nie wiem, w trakcie filmu to chyba nie bardzo. Chociaż. O, może tak. Także tak to widzimy. Jakaś próbeczka tutaj się znajduje również. Bardzo fajnie. Zobaczymy, zobaczymy. Dobrze zapakowane. Dobrze, ja myślę, że sobie po prostu powyciągamy każdy z nich. Powiem Wam kilka słów, co i jak. Yy, I będziemy testować w filmach kolejnych. To już chyba wszystko. Yy, tak mi się wydaje. Tak, nic tam już nie ma. Wobec tego dzisiaj dwie paczuszki odebrałem. Jestem też ciekaw, czy warto zacznijmy może od próbeczki, jaką dostałem Dior on Sport. Yy, tutaj jest to zapach już chyba dość leciwy. Nie wiem, czy to jest ta nowsza edycja, czy ta starsza. Tą starszą pamiętam, ale słyszałem, że nowsza również jest godna uwagi, więc nie wiem, będę musiał dopytać się, czy to ta starsza, czy nowsza. Bo nowsza chyba wyszła albo w tym roku, albo w poprzednim. I właśnie niektórzy... Którzy zajmują się perfumami, to mówili, że najnowsza odsłona Diora jest dużo, dużo ciekawsza względem poprzednika. To będziemy sobie wąchać. Nie chcę na razie testować, bo też tutaj inne zapachy czekają. Wobec tego zostawimy sobie to na później. Ale oczywiście, Dior On Sport znam jak najbardziej. Chociaż no nie ma co ukrywać, że bardziej chyba w mój gust trafia wersja kolon. Natomiast ten zapach też jest dosyć ciekawy, dzięki. Natomiast jeśli chodzi o same próbeczki, moi drodzy, tak to wygląda, tutaj trzy, tutaj dwa zapachy, więc odwijam z folii, pokazuję Wam na bieżąco, co tutaj mamy. Zobaczcie, tutaj mamy Dolce Gabbana Light Blue pour On Italian Love. Słyszałem wiele pozytywnych opinii też o tym zapachu. Niektórzy nawet mówią, że jest fajniejsza ta wersja Italian Love od e, zwykłej Light Blue Intense, a także od wersji Forever. Także no zobaczymy, zobaczymy, kto wie, może uda mi się nawet nagrać jakieś takie porównanie wszystkich tych zapachów po jakimś czasie noszenia, będę mógł podzielić się jakimiś moimi odczuciami subtelnymi, niuansami, różnicami między nimi, także Dolce Gabbana Light Blue Italian Love Pour Homme, to pierwszy zapach, później druga też buteleczka, to chyba po 5 ml brałem. To jest właśnie Hermes, to jest właśnie sprawca, główny sprawca tego zamieszania, to jest nowy Hermes -ter. Nie wiem, moi drodzy, jak to się czyta, jak powinienem to wymawiać, -jivre? coś takiego, być może, wybaczcie za mój tutaj, za moją próbę nieudolną, natomiast każdy widzi, jak to się nazywa, będę musiał sobie sprawdzić, jak powinienem to wymawiać. Natomiast no, najnowsze dziecko Hermesa, najnowszy Ter, bardzo świeży, cytrusowy, myślę, że w nieco innym klimacie niż klasyk, więc bardzo ciekawił mnie ten zapach. Myślę, że nie tylko mnie, myślę, że tutaj akurat trzeba będzie zrobić filmik jak najbardziej z pierwszymi wrażeniami. I być może później również jakąś aktualizacją. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o pozostałe zapachy, no to tutaj już powiedzmy coś dużo droższego. Mam tutaj trzy zapachy, trzy próbeczki. One są zdecydowanie po chyba 3 ml, zdaje się, 3 albo 2, już nie pamiętam teraz dokładnie. No i jest to oczywiście moje pierwsze zetknięcie. Z tą marką, a marką tą jest Louis Vuitton. To jest Louis Vuitton. Nie wiem, czy tutaj hmm, kamera wyostrzy. Natomiast mam trzy zapachy do wypróbowania. Kacper mówił o nich oczywiście w samych superlatywach. Zresztą nie tylko on. Widziałem, że na YouTube zagranicznym także sporo mówi się o tych zapachach. Tutaj taki dosyć klasyczny Imagination tak się prezentuje, wiem, że jest on takim wydaniem bardziej klasycznym, wiele osób również bardzo go lubi, no zobaczymy, czy przypadnie mi do gustu. Ten chyba z tych trzech, z tej trójki jest zdecydowanie najtrwalszy, tak przynajmniej mówił Kacper, no zobaczymy, czy sprawdzi się to również na mojej skórze, bo sami wiecie, że zapachy na różnych osobach pachną inaczej. Cały czas muszę to tłumaczyć, natomiast Louis Vuitton Imagination to pierwszy zapach Louis Vuitton oczywiście bardzo ekskluzywna marka modowa. Myślę, że jest to na swój sposób nowość do kupna jedynie w butikach, i też myślę, że nie mało trzeba za to zapłacić, bo chyba też ponad 1000 zł. Natomiast są to flakony po 200 ml. Także Kacper zrobił sobie zapas. Tutaj w ogóle kolor soku nie wiem, na ile będzie widoczny, taki jasno błękitny, leciutko szary. Pewnie nie będzie to widać, ale ja to widzę, więc mogę Wam powiedzieć. Także tak to się prezentuje. Imagination. Później drugi zapach, również Louis Vuitton, nazywa się w ten sposób. Również nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Powinno się to czytać oradż, oradż. Także ten również bardzo cytrusowy, ale chyba nieco ostrzejszy. Zobaczymy, czy trafi w mój gust. Mam nadzieję, że tak, ponieważ mam co do niego ogromne oczekiwania i myślę, że warto. Same zapachy, oczywiście też do tanich nie należą. Cena za mililitr to koło chyba 10 zł. Także no nie mało, natomiast coś innego też trochę chciałem kupić, przetestować. Zobaczymy. Jeśli oczywiście Kacper będzie chciał, to jakiś kontakt do niego będę mógł w opisie umieścić. Natomiast jeśli Was ciekawi, gdzie to można kupić, czy bezpośrednio chcielibyście kupić od niego, no to też możecie pisać komentarze, jakoś się tam dogadamy. Dla mnie nie jest to materiał sponsorowany, bo wszystkie zapachy kupiłem z własnych pieniędzy, więc mogę tutaj mówić co chcę. Natomiast dla mnie to też myślę, że jest ciekawe, aby nowości testować. Tutaj mamy kolejny, trzeci zapach, już Louis Vuitton. Nie jestem do końca pewny, jak akurat to powinienem wymówić. Wydaje mi się, że powinno się to czytać limnist, aczkolwiek nie mam tutaj też stuprocentowej pewności, wiem, że niektórzy wymawiają to jako lemonisti albo lemonist albo lemonistej również. Wydaje mi się, że jednak poprawną formą jest limnist, ale pewności nie mam, także będę musiał jeszcze to zweryfikować. Kto z Was wie, to może napisać komentarz ale myślę, że mimo tego, że tutaj troszeczkę mój język francuski nie domaga, to, to każdy widzi, każdy widzi jak to wygląda. Tutaj orange również. No i mamy także klasyka Imagination. Co prawda myślałem o czymś innym, ale wiecie, że niedługo wyjeżdżam na wakacje. Wobec tego chciałem, aby tutaj parametry były solidne i ten zapach podobno jest bardzo dobry parametrowo, dlatego się zdecydowałem. Natomiast tutaj dwa e, większe dekanty: Dolce Gabbana i Ter Jivre, e, nie wiem. Także będziemy sobie je testować w najbliższym czasie, być może nawet jeszcze dzisiaj. Także za chwilę odpakowuję drugą paczuszkę. I myślę, że też unboxing pojawi się dosyć szybko. Trzymajcie się. Dzięki za uwagę.